Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Na dzisiejszym filmie chciałbym Was zabrać pod ten pokład, pod przyczepę. A konkretnie, jak mogliście zauważyć na naszym przeglądzie technicznym przyczepy kempingowej, który robiłem około miesiąca temu, jedno koło mamy troszkę na hamowni, na hamulcu, nie na hamowni, hamownia sprawdza możliwości aut, a nie. Na hamulcu tak naprawdę na takich rolkach wyszło, że jedno koło mamy kapkę słabszy ten hamulec, a konkretnie patrząc sobie w stronę dyszla to lewe koło. I tutaj podziękowania dla wszystkich komentujących, a w szczególności dla Tomasza, jeśli dobrze pamiętam, za wskazówkę, w jaki sposób wyregulować ten hamulec. I w związku z tym, że taką wskazówkę otrzymałem, to postanowiłem nie jechać do żadnego mechanika, który by się tym zajął, a po prostu wejść pod tą przyczepę i spróbować zrobić to samemu. Także najpierw wejdę sobie pod tą przyczepę, zobaczę, czy faktycznie takie miejsce regulowania na śrubokręt gdzieś tam znajdę. Jak tak, to podniesiemy przyczepę, wyregulujemy sobie to i na tym będzie polegał dzisiejszy film. Także sprawdźmy, czy da się to zrobić, czy się tego nie da. I tak, odszukałem sobie komentarz. W rzeczywistości był to faktycznie Tomasz, dzięki piękne. Mam tutaj odnaleźć sobie regulator rozpieraka szczęk. Jeśli dobrze tutaj przeczytałem, zerkniemy sobie w ten komentarz jeszcze. Tak, regulację hamulca w lewym kole należy wykonać nie linką, a regulatorem rozpieraka szczęk. Trzeba wejść pod przyczepę, to teraz zrobimy. Z tyłu koła wyciągnąć zaślepkę, za nią jest kółko zębate i trzeba przy pomocy płaskiego śrubokręta pokręcić nim w odpowiednim kierunku, w górę lub w dół, tak aby szczęki zbliżyły się do bębna, ponieważ jest tutaj hamulec bębnowy. Reguluje się tak, żeby przy obracaniu kołem szczęki leciuteńko ocierały o bęben, dosłownie tylko go muskały, będzie to słychać, a żeby to było słychać, to trzeba mieć koło w górze, żeby można było tym przekręcić, także wbijam pod przyczepę. No i słuchajcie, wbijam pod przyczepę. Nie będzie to łatwa robota. Najlepiej byłoby mieć tak naprawdę jakiś tutaj kanał, żeby sobie to ogarnąć, bo ja się tutaj po prostu nie mieszczę. Ale jak podniosę ją na lewarku, to będzie luźniej. O, dla Was miejsca też tutaj nie ma za bardzo. Witam. Zerknę. O, ale kat. I tak, jesteśmy tutaj w okolicach tego oto właśnie ustrojstwa. I gdzieś tutaj ma być ten regulator. Ja tego nigdzie nie widzę. Może tu gdzieś? Albo tu? Także ja się tutaj porozkminiam i zaraz wracam. No i mamy to, kochani. Tutaj, w tym miejscu, nie wiem na ile to widać, nawet jest taka strzałeczka narysowana i tam jest takie kółko zębate. Czyli jest dokładnie tak, jak tutaj napisał Tomasz. I tym można śrubokrętem sobie poruszyć w górę i w dół. Postaram się to zademonstrować. W tym miejscu można przesunąć takie zębate coś. O, tam to widać. No musicie mi zaufać, że tak jest. No nie jestem w stanie tutaj tego Wam dokładnie pokazać w takiej pozycji. Ale teraz podniosę sobie przyczepę i jak będę tym regulował i jak go dosunę za bardzo, to może będzie słychać właśnie to tarcie. I w ten sposób Wam to przedstawię, więc podnoszę przyczepę. No i słuchajcie, u mnie nigdy nie może być idealnie, tak? Przyniosłem sobie lewarek z samochodu i się okazuje, że ostatnio jak zmieniałem koła w Hyundai'u, to zostawiłem klucz do kół po prostu w Hyundai'u. Ale jaja. Po prostu trzeba dokupić drugi klucz, a nie. Taka historia. Ale będziemy tutaj ratować się. Mam nadzieję, że zestaw od Danielsena tutaj pomoże. Czyli jakimś kluczem płaskim, oczkowym weźmiemy sobie 19 i 17, któryś z nich powinien pasować, mam nadzieję. Wygląda to tak, tutaj mam lewarek, wziąłem sobie klucza, no i ta 19 tutaj pasuje, no i mam nadzieję, że sobie w ten sposób to
podciągnę do góry tym kluczem. Trzymajcie kciuki. No i teraz słuchajcie, muszę wejść pod tą przyczepę i ją podpompować, także do dzieła. No, ja już jestem pod przyczepą, teraz muszę znaleźć najodpowiedniejsze do tego miejsce. Muszę brać pod uwagę fakt, że mój lewarek ma też taki bolec wystający, który wchodzi w taką specjalną dziurę w busie, do tego przystosowaną, a tutaj takiej dziury nie ma. Więc będzie trochę krzywo. No i muszę spróbować zrobić to w ten sposób. O, dokładnie tak jak teraz widzicie. Mam nadzieję, że to się uda. Najważniejszy tutaj jest fakt, że nie zdejmujemy koła, tylko chcę podnieść, żeby było tutaj luźno, można było sprawdzić po prostu, czy te szczęki ocierają o bęben i sobie to wyregulować w ten sposób. Więc nawet jak mi tutaj się zsunie z tego lewarka, no to nic mi na głowę nie spadnie, bo po prostu koła są na swoim miejscu. Mam nadzieję, że to się uda wszystko tutaj. W sumie taki sam klucz mam jeszcze do odkręcania podpór, więc ostatecznie bym sobie tym kluczem jeszcze pomógł, który mam tutaj w przyczepie. Ale muszę zapamiętać, żeby do busa sobie ten klucz dokupić. No i teraz, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że ja jeszcze mam zaciśnięte rolki od movera, więc muszę jeszcze tą rolkę z tej strony odpuścić, bo widzę, że już delikatnie ciut koło uniosłem, a właśnie o to chodzi, żeby tylko kapeczkę to koło się podniosło. Siemano, witam ponownie. Dobra, ja sobie wyskoczyłem, odsunąłem rolkę movera, ale opuściłem również tutaj na tym lewarku, ponieważ jak się kręci, to tutaj z tej strony wychodzi śruba i ona mi wchodziła w koło i blokowałaby je, gdybym chciał je przekręcać. Więc musiałem przesunąć trochę ten lewarek, żeby ta śruba mi o to koło nie zawadzała. A więc pompuję ją do góry jeszcze raz. Ok, koło mamy w górze. No i teraz, kochani, w momencie, kiedy mam to koło w górze, śrubokrętem muszę tutaj przesunąć do góry albo do dołu, tak, żeby delikatnie się muskało. Przesuniemy to w dół. I teraz muska się cały czas. Tak delikatnie. O. Nie wiem, czy to słyszycie, ale... Więc w momencie, kiedy ja do góry jakby przesuwam sobie tą zębatkę, to coraz bardziej zatrzymuje to koło. Więc trzeba to w dół przekręcić i poluzować. Ciekawe to. Po całym zabiegu wypadałoby wjechać na stację kontroli i to sprawdzić, jak to działa. Natomiast dobrze hamowały te hamulce, chodzi o to, żeby równomiernie hamowały. Miało muskać i muska. Obstawiam, że właśnie o to chodziło. Tak, obstawiam, że właśnie o to chodziło. Szkoda, że ja ruszyłem tym kilka razy, zanim podniosłem przyczepę, więc nie wiem, na jakim etapie to było. Ale no cóż, w podpowiedziach daliście tutaj jasno znać, że ma się delikatnie muskać i tak właśnie jest. Słychać, jak się delikatnie obciera. Więc ja to tak zostawiam. Jeżeli chodzi o regulację hamulcy w przyczepie, no to mam tutaj temat już przetestowany, sprawdzony. Dziękuję tutaj za podpowiedź, nauczyłem się czegoś nowego. A teraz opuszczam lewarek, przyczepę na dół i wychodzę stąd. Wychodzimy.
No, ja wygramoliłem się, jak widzieliście, spod przyczepy. Robota wydaje mi się zrobiona. Wypadałoby to delikatnie sprawdzić, ale tak jak wspominałem wcześniej, te hamulce chodziły dobrze, tylko tak do podregulowania. Myślę, że zrobiłem to. Jak tylko będę miał okazję, to na pewno zaciągnę przyczepę na stację kontroli, żeby to sobie sprawdzić i ewentualnie bezpośrednio na stacji będę mógł to regulować, bo już wiem, jak to zrobić. Gdybym wiedział to wcześniej, a człowiek się cały czas uczy i tutaj od Was jeszcze raz dziękuję, to po prostu zrobiłbym to od razu na stacji kontroli, jak siedziałem sobie w tym kanale, a tak to musiałem to zrobić tutaj, ale taka forma nauki dla mnie, dla Was, być może ktoś się dowie, jak regulować hamulce w przyczepie dzięki temu filmowi. I przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że również podpowiedzieliście mi, aby tutaj w miejscu, gdzie to zabezpieczenie zamek zewnętrzny sobie montowałem na ostatnim filmie, żeby wpuścić tam jakiś uszczelniacz, najlepiej Sikaflex, jakiś butylowy i tak dalej. Ja sobie znalazłem uszczelniacz do fasad i dachów, taki, który jest polimerowym uszczelniaczem, do wszystkich materiałów, innego w markecie budowlanym nie było. Kupiłem sobie Axton, niestety sprzedają to w takich dużych puszkach, a ja potrzebuję tego tylko kawałek, więc wydaje mi się, że taki będzie wystarczający w białym kolorze, pomimo i tak, że nie będzie tego widać, więc ja sobie ten zamek już teraz zainstaluję razem z takim uszczelniaczem. Śruby skrócił mi szanowny taście, tutaj podziękowania dla taty, o 0,5 cm mi skrócił, więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda efekt końcowy tego zamka również na tym filmie, żebyście mieli tutaj jeszcze taki smaczek, kontynuację do ostatniej tutaj filmóweczki wąsa. Uszczelniacz trzeba sobie otworzyć. Do tego gościa jest potrzebny pistolet. Jestem w posiadaniu takiego pistoletu. Ja sobie odtłuściłem tą powierzchnię, teraz napakuję tam uszczelniacza i kręcę temat. W sumie Zuzia kręci. No i teraz tym uszczelniaczem ja sobie tutaj delikatnie przy śrubkach dam. I dookoła. Znając życie, jak kolejny raz taki uszczelniacz będzie mi kiedykolwiek potrzebny, to ten już się nie będzie nadawał. Takie moje spostrzeżenie na temat użytku tego typu rzeczy. Teraz sobie damy tą uszczelkę, którą dali w zestawie, tutaj w to miejsce. O, bardzo proszę, fajnie ten uszczelniacz tutaj ładnie wypływa sobie wszędzie dookoła. I dokręcimy oczywiście zamek. Teraz to się trzyma na sztywniutko, elegancko. Po dociśnięciu trochę tego uszczelniacza nam tutaj wypłynęło. Ja sobie to delikatnie paluszkiem przejadę dookoła, żeby wyglądało to estetycznie i żeby ten uszczelniacz sobie tu wypełnił te wszystkie przestrzenie w tym celu, żeby mi się paluch za bardzo nie pokleił. Delikatnie popryskam sobie palucha i rozciągniemy to elegancko tutaj, tam gdzie nie chcieliśmy na przyczepie, to trzeba to od razu zmyć. I właśnie tak prezentuje się efekt końcowy. I w momencie, kiedy docisnąłem to tak na maksa, to tutaj tak na styk wchodzi ten zamek, od dołu idealnie, a tutaj się delikatnie wadzi, ale to nam nie przeszkadza, bo jest zrobione porządnie. I ostatnia rzecz, zaślepka, która wjeżdża tutaj. Na wcisk. Wszystko jest na swoim miejscu. Także robota wykonana poprawnie w 100% już w tym momencie. Także zamek założony, koło podregulowane, nauka wyciągnięta. Subskrypcja załączona, dzwoneczek, dynda, łapka w górę wciśnięta. To wszystko po Waszej stronie, także do zobaczenia na kolejnym filmie. Dzięki, siema, hej!